Siemanko, tu Kepson. Dziś jesteśmy w lokalu Kebab Drwal w Gdańsku i muszę powiedzieć wam, że w końcu coś dobrego jest. Sorry za szumy na obrazie, ale byliśmy w nocy. W zasadzie to pierwszy film nagrany w Gdańsku podczas tej serii, ale nie chciałem go wrzucać jako pierwszego. Chciałem, żeby seryjka powoli się rozwijała i dopiero przyatakować czymś konkretniejszym. We wcześniejszym filmie przetestowałem pizzę Vesuvio z lokalu Czary Gary w Gdańsku. Link do tego filmu będzie w przypiętym komentarzu. Dziś poproszę o ciekawe polecenia z Gdańska, ale takie nie kebabowe, bo to już ostatni film, ale podejrzewam, że jeszcze się na pewno wybiorę, bo miasto jest spore, no i na pewno coś ciekawego się wynajdzie. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film podniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną coraz to nowych lokali. Zamówione, dostajemy numerek, czas oczekiwania to około 6 minut z tego, co patrzę po tym, jak robiłem ujęcie menu do odebrania. Zamówiłem bułkę z mięsem wołowo-baranim i kurczakiem za 22 zł. Do tego pan pytał, czy posypać cebulą prażoną i powiedziałem, dawaj pan, bo cebuli prażonej w kepsie jeszcze nie jadłem. Tam ogólnie jadłem na jakichś zapiekankach czy coś, ale w kebabie nie jadłem i muszę przyznać, że pasowało to do całości. Mięso wołowo-baranie dobre, zupełnie inne niż typowa kula mocy, czuć wołowinę, taki posmak lekki jak w burgerach, taka leciutka nuta, a to rzadko się zdarza w kebabowniach. Kurczak natomiast to był dopiero majstersztyk, nieco słonawy, ale tak leciutko, tak samo skąpany w sekretnej mieszance przypraw i aż kurde chciało się to jeść, a rzadko mi się zdarza, bo że kebab mi smakuje, bo zjadłem już tyle tego w swoim życiu, że mi się po prostu przejadło. Dziś zjadłem to ze smakiem. Mięso ścinane na bieżąco, był dość spory róg, zatem też sorry za okrojone ujęcia, że tam są takie czarne te kwadraty, ale musiałem powycinać tak, żeby nie było widać ludzi, bo może też nie każdy sobie życzy, by jego twarz była w internecie, jedynie co mój ziomol Radosław się przewija, ale to wiadomo, on mi pomaga tak, że widać jego zamówienie w placku. Surówek to, co widać na ekranie, świeże i chrupiące, zastrzeżeń nie ma, fajnie komponowały się z mięsem, sosy mieszane i też jakiś taki jakby ostro-słodko-kwaśny. Taka kwaskowatość, ta delikatnie wyczuwalna. Nie wiem też, co to za sos dokładnie, ale chyba dopiero drugi raz coś takiego podobnego jem. Kiedyś w Koszalinie jadłem podobny sos i też zastanawiałem się, co to dokładnie jest, więc istnieje prawdopodobieństwo, że sosy robił sami i nie jest to jakiś koncerniak, a jeśli nie, to po prostu nie jestem w stanie tego zidentyfikować. Najważniejsze, że nie był taki chemiczny, był natomiast smaczny, lekka nuta ostrości uruchomiła się w trakcie jedzenia, także spoko, bardzo dobry sos. A no i ta słodkość to też podobno jak w sosach barbecue, ale nie było takiego dymnego posmaku przypalonego, wiecie o co mi chodzi, tak jak kupujesz sosy barbecue, to nieraz się zdarza, chociaż ja to też tego mało jadłem, to nie jestem w stanie określić, ale takie typowe Heinza czy coś, to właśnie takie dymne mają posmaki, tutaj tego nie było, leciutka taka nuta właśnie trochę jak z takiego sosu. Tak chciałem poniekąd nakreślić te smaki. Ostatnim ogniwem dzisiejszej układanki jest bułka, trójkącik w stylu niemieckich donerów, chyba inspiracja niemiecką sceną kebabową była grana, bardzo chrupiące pieczywo, nie było aż tak grube, ale lekko nasiąknięte i w połączeniu z dodatkami, gdy tak gryziesz sobie wszystko na raz, a nie widelcem, właśnie jak niemieckie kepsy, to dawało to najciekawszy efekt. Kebab bardzo dobry, obok zmiany to najlepsza opcja do zjedzenia kepsa w Trójmieście, w Gdańsku na pewno, w Trójmieście to tak jeszcze w Gdyni, w Sopocie nie przefiltrowałem tego, ale myślę, że tak. Tak mi się wydaje, więc dzisiejsza ocena wlatuje mocne 8,5, a co mi tam nawet dziewiąteczkę można dać. Ten kebab zasługuje nawet na te 9, bo był dobry. Te najwyższe oceny, czyli dziesiątka, to nie chcę tak tym szastać, bo wiadomo, niech one będą zarezerwowane dla czegoś, co zupełnie mnie zwali z nóg, a na pewno coś takiego. Już chyba dałem kiedyś dziesiątkę, ale teraz nie pamiętam, pod którym lokalem by trzeba było to przefiltrować też, ale no mówię, to już naprawdę jak coś wszystko będzie ideolo. A tutaj było prawie ideolo, było bardzo dobre, także polecam, pozdrawiam, miłej niedzieli.